Hej siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pentagon Challenge Football Manager 2015. Standardowo lecimy sobie tutaj Platinum Stars. Jak widzimy od razu Orlando Pirates te dwa swoje spotkania wygrali. Tak więc no my musimy również, żeby być jeden punkt przed nimi i mieć to pewne pierwsze miejsce. Sundowns jeszcze mecz przewagi, tyle samo punktów, tak więc ich możemy spokojnie tutaj bujnąć. No ale tak, tutaj troszeczkę się pozmieniał nam terminarz. Mieliśmy tutaj dwa mecze towarzyskie od ostatniego odcinka, w którym wygraliśmy wszystko, łącznie z dwoma spotkaniami z Orlando Pirates, co mnie bardzo cieszy. A dzisiaj ze Swallows gramy w półfinale Telkom Knockout. Następnie gramy z nimi za no, 6 dni, po 6 dniach w lidze, na wyjeździe, dwa spotkania. No to muszą być dwa zwycięstwa i Kaizer Chiefs. A zobaczcie teraz na skład, ponieważ znowu dostaliśmy tutaj ile? 5 kontuzji, niestety 5 kontuzji i to no jeden, Diallo, taki podstawowy zawodnik na lewej obronie, no nic, pulę Nonianę w jego miejsce, on przecież rozgrywał sporo spotkań, właśnie 20 meczów w poprzednim sezonie, 6,84, nie błyszczał, no Diallo w sumie lepiej się sprawuje, no ale dobra, Nonianę. I teraz w tym momencie gramy najsilniejszym składem ogólnie, najlepsi zawodnicy, najlepiej spisujący się. I zobaczymy jak to będzie. Nie będę teraz planował co do składu, oni tutaj wszyscy są wykluczeni na minimum jakoś 2 tygodnie chyba. No to dobra, rozpocznijmy to pierwsze spotkanie ze Swallows na wyjeździe, to w pucharze, w półfinale. No jak już jesteśmy w półfinale, no to szkoda by było, żeby się nam z rąk wyślizgnął ten puchar. Dobra, na szybko tutaj. Ajajaj. Ale to naprawimy, proszę bardzo. Świetnie. Dobra, no to lecimy. To jest mecz półfinałowy ze Swallows. Tylko my gramy. Drugi półfinał odbędzie się pewnie jutro albo w innym terminie. Koza na dziś, w 10 minucie już na spalonym, to tam coś się działo ciekawego. Dwa strzały jak na razie niecelne, ależ tutaj piła i koza sam na sam. Stuprocentowa sytuacja. Bar na bramce. Siągłe, no oni tutaj chyba właśnie celują w ten puchar, nie? Bo nie wiem czy on daje w ogóle jak puchary w następnym sezonie, albo nawet może i w tym, ale jest Mabena, pierwsza bramka, 11 w tym sezonie dla Mabeny. 1-0, już w 15 minucie, w 14 w sumie zaksięgowany, że tak powiem. Lecimy dalej. No tutaj jak na razie Swallows, no 3 strzały, 2 celne. Mabena do środka, jest Monama. No Nonianę dawał jakieś dośrodkowanko, ale w dwóch przeciwników. Tutaj Smith. Koza! Pięknie. Dobre podanie też od Chleli. 2-0. 15 trafienie w sezonie kozy, ale jest w gazie. Jestem ciekaw, które to spotkanie w ogóle kozy w tym sezonie na 15 bramek. Gdzieś koło tego. Gdzieś 14 spotkań, może mniej. Ale uwaga, jest kontra. Mlongo. I Hoffman, no ostatnio chyba mieliśmy czyste konto, ale to był Pontchâné na bramce wtedy. Hoffman dobrze. Tutaj w gąszczu przeciwników świetnie złapał tą piłkę. Hoffman. Siągłe. Bał się strzelać. Oleż tam Adolf. Jeszcze cisnął. Adolf po raz drugi. Wyśmienicie. No to podanie jeszcze bym popracował nad tym, ale Maracanã aż tutaj zrobił trójkę naszą. Kurde, jak dobrze oni tutaj wymieniają się podaniami. Widzicie to cały czas? Mlongo, ale Hoffman jest pięknie. Dobrze jest. 7 strzałów, 5 celnych, 2 sytuacje stuprocentowe. Już Swallows. My swoje wykorzystaliśmy. Koza! Jest. Piłka przekroczyła linię bramkową 3-0, ale tylko bramka samobójcza i to nie wiem kto tam będzie miał jakąś asystę czy coś. Chyba Koza.
Nie wiem, uwaga, ależ odpowiedź. 43. minuta, Angelo Kerspuy. Strzelec bramki. Jeszcze tutaj doliczony czas gry. Lecimy dalej. 3 do 1. No gramy o finał. Gramy o finał i jest 3 do 1. Świetnie. W finale 350 tysięcy. No niby nic, ale jak tak sumujemy te wszystkie wygrane, no to już będzie milion w sumie. Milion funtów. Kumalo. Kerespuj. No uwaga, Maracanã znowu. Tam niebezpiecznie jest właśnie, jak jest piłka na prawej stronie boiska. No ale dobra, koniec pierwszej połowy. 3-2. Nie wolno wam się zdekoncentrować. No i dobrze, jeszcze Andolfa by tam pasowało. Dobrze, dobrze, jest jeszcze Boy Smith, damy radę. Pięknie, normalnie, jak nie. Oglądają chyba vlogi. Moi piłkarze to kumają czacze, o co chodzi. Mungomeni. Dobra, trzeba dowieść to zwycięstwo do końca. Będzie naprawdę cudownie. Czwarelo Bereng. Kolejne, jakieś super, zajebiste imię. Piłka na chlele, tam nie dojdzie do tego podania, ale właśnie. Później jest niecelne wybicie. I Adolf. Mabena. Maszaka! Jeszcze chlela siedzi. Dobrze, 4-4-2. Drugie trafienie w sezonie tylko chleli. No ale w sumie. No to już tak, 1/3 sezonu za nami. Bikoko, dobra, chyba go zmienimy. Endlowu. Miauczał, że nie gra. To jeszcze wrzucimy. Mona ma też słabo. No to Kumalo, Małolat, dawaj. Przecież jak wchodzisz, to dobrze grasz. Przecież ta bramka ostatnio. Zadowolony. Tutaj też zadowolony. No i lecimy dalej. 64. minuta. Dwie bramki mamy przewagi. A tu jest tylko jeden mecz półfinałowy. Więc dobrze, jeden mecz z głowy w sumie jest. Nie trzeba kondycji tak szarpać. No ale będzie finał za to. Ole, brama! Kłene. John Kłene. Pierwsza bramka w tym sezonie, jasne. Pierwsza bramka dla klubu. I to taka petarda. Aż usiadłem. Koza, ale. Blisko było. Maszaka, jeszcze dawaj, tam ciśniemy. Kumalo. Nie skumali się. Nie skumalo. Ja pierdolę. Tabiso Szongwe. 4-4. No nie może być. Ale cisną. A my tu takim składem też gramy. Dobra, coś tu się dzieje, ale to. Swallows. Dośrodkowanie. Kessel dobrze wybija. Tutaj Aleksander jeszcze zbiera piłkę. Maracanã, ta prawa strona. Non-trigger, spój. Ale piłka i dobrze, dobrze, z poświęceniem jeszcze obrońcy. Dobrze, Adolf wyjaśnia. Ofensywa, panowie. I tutaj też agresywnie zażądaj więcej. Maracanã. Dobrze, dobrze. Nasza i teraz spokojnie, Adolf Hoffmann. Dobra, nasza piłka, jedziemy, chlela. Kurwa, dlaczego? Kerspuj. Dawać tam jakiś ślizg, ładny odbiór. Panowie, uwaga! Dobrze, Hoffman, nic się nie dzieje. Teraz zmiany dopiero będą. Teraz do nich będę krzyczał. Jeszcze nie? Dobra, w tym momencie. 80. minuta. Smith też już słaby, ale zostawimy go do końca. Koza, żółta kartka. No i będzie dogrywka. Dobra. Zawiedli naszych kibiców. To nie jestem zadowolony. Jestem rozczarowany wręcz. Adolf. No trudno. Każdy to przyjął. No koza nie dał rady i Adolf musieli się tam zesrać. Okej, jak tam z kondycją? Bardzo słaby Smith, dlatego zmianę zrobimy. Kto tutaj jest? No właśnie. Dubaj. O właśnie. No to dawaj, Dubaj za Smyfa.
Na obronie może. Matsineon potrafi na środku grać, ale Adolf lepiej. To za Kessla. A nie mogę już więcej. Dobra. No to lecimy tak w takim razie. Rozpoczynamy dogrywkę, no i... No szkoda by było teraz odpaść w półfinale. Pierwsza połowa bez żadnej akcji nawet. Zmęczeni już są. No dobra, rozpocznijmy drugą. Ja już nie mogę żadnych zmian dokonać. Dobra, no to na szarży. Już lecimy. Nic się nie dzieje. 120 minuta, no i karne. Tak musiało się skończyć po prostu. Dobra, Koza, Dubaj, Adolf, no i tutaj już lipa z rzutami karnymi. Kessel może zepsuć, Noniane, Mabena może wyżej. Po Adolfie, Maszaka. Dobra, no zobaczmy. Loteria już w tym momencie, no ale może gorszych zawodników wykonujących, strzelających rzuty karne ma więcej slalom. No Szongwe, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Się przedłużył ten pierwszy mecz, 11 już minut. Koza jeszcze. Dobrze, siedzi. No to po jeden. Nonchinga podchodzi, a i w dobrą stronę rzuciłeś się, Hoffman, ale no troszeczkę za słabo. Dubaj, tu będzie pewny karny, tak jest. Lewy górny róg bramki. Kumalo. Ach, kompletnie w inną stronę rzucił się Hoffman. Adolf. Pięknie. 3 do 3. Ajajaj, Bereng ładnie. No i teraz zacznie się nerwówka. Mabena. Jest, dobrze. No i ostatni karny. Piąty. Siedzi. No i musimy strzelić. Wtedy będzie do pierwszego obronionego. Kessel. Jest. Dobrze. 5-5. No i Kwene. Jest. Taką bramkę strzelił, a teraz nie trafia karnego. I Noniane. Boom. Siedzi. Dobra. Jesteśmy w finale. Dobra. Upiekło nam się, ale no, dobrze jest. Okej, to jesteśmy w finale. Kaizer Chiefs. 25, no to jutro. Okej, zapewniamy sobie tutaj to, tak więc okej, elegancko ja tutaj wszystko sobie porobię i widzimy się na meczu Kaizer Chiefs. Zobaczymy też, jakim składem wyjdziemy. Platinum Stars Kaizer Chiefs gramy u siebie na stadionie. Będzie dobrze. Tutaj składzik sobie ustawiłem, tak więc zobaczcie. Na prawej Matsine, w środku Broadbent. On fantastyczne mecze rozgrywał. No tylko w pucharach. Ale naprawdę dobre. 7,80. Tak więc dzisiaj w pierwszym składzie razem z Kesslem. Endlowu na lewej stronie obrony. Duba i Monama na środku pomocy. Maszaka, Mabena i Diaby. Diaby dzisiaj na prawym skrzydle. Koza na napadzie. Myślę, że gotowy do gry jest już Tuala. Myślę, że może dzisiaj wejdzie. Dostanie może nawet więcej minut. Kumalo też jest gotów do gry. Ogólnie składzik mi się podoba. Tak więc zaczynamy. Kaizer Chiefs i Sundowns przegrało swoje następne spotkanie z Chipa United właśnie. Dzięki temu Chipa United 21 punktów i na miejscu drugim. Ale jeśli my wygramy nasze następne dwa spotkania, wracamy na pierwsze miejsce. Tak, dobra, ofensywnie oni dość defensywnie do tego spotkania taktycznie przygotowani. No zobaczymy, jak sobie poradzą. Myślę, że ich zjemy. Oby tak było. No w sumie połowa odcinka już między, już nie, prawie połowa odcinka. Co ja gadam w ogóle. O, już awansujemy na trzecie miejsce. No Sundowns już przegrywa z Orlando Pirates, ależ Sundowns są w lidze. To ostatnio trzy porażki.
Tutaj już nie pokażę, no ale dobra, my musimy teraz wygrywać. Monama, skupmy się na tym, co na boisku. Koza w polu karnym, ależ się tutaj dobrze się przeciwstawił fizycznie obrońcy. Szkoda, że nie strzelił bramki od razu na krótszy słupek na Kessla. Ta piłka, może zamienimy go z Broadbentem, bo Broadbent fantastyczne ma główki. Było to widać w spotkaniach. Diaby, Monama, jeszcze Mobena! Och. I Said, kojarzy go Dubaj. Maszoka kolejny rożny, tym razem na Broadbenta właśnie, ale nie wygrał i tak. Monama, jeszcze Dubaj. Kozak, dlaczego nie strzelał? Broadbent! Nie, znalazł się w polu karnym. Pierwsze trafienie w sezonie. Wypożyczony Southampton z Anglii. Obrońca 21-letni chyba. Strzela bramkę i 23 punkty. Tak jest, ale i tak dwa. I znowu bramka, i tym razem Koza. 16 trafienie. Pięknie, ależ Koza. W każdym meczu strzela bramki. Pięknie. 2 do 0. Już szybko. Diaby, Dubaj. Dobry składzik, widzę, dobrałem ogólnie. Dubaj, myślę, mógłby grać zamiast Monamy z Boy Smithem. Ogólnie w pierwszym składzie. Broadbent. Aha, no i ten wypożyczony. Nawet nie wiem, z jakiego kraju on był, ale Maze? Coś takiego. Skończyło się to wypożyczenie. On tam podpisał kontrakt ze swoim zespołem, no i tracimy bramkę. A to wam pokazywałem. No i przyjdzie z powrotem do nas 1 stycznia, wtedy co też nowy prawy obrońca. I wtedy się tak pozmienia troszkę w składzie, w obronie. Kolejna sytuacja, Maszoka! Ale mogła być bramka. Na 3 do 1, tutaj jeszcze Dubaj, jeszcze tam Koza, nie doszedł do piłki. Koniec pierwszej połowy i będzie 2 do 1, tak jest, dobra. Nie wolno nam się zdekoncentrować. Dobrze. Ok, jesteśmy dobrze przygotowani do drugiej połowy. Powinno być dobrze. 2 do 1 wygrana. I tak dwa mecze mniej mamy niż Chipa United na przykład i Orlando Pirates, ale tutaj proszę bardzo, Mashishi strzela bramkę ale nieuznana. Dobrze. Bardzo dobrze, bo już byłby remis. Leeds ze Swallows wygrywa. Koza z rzutu wolnego, poprzeczka, Diaby siedzi, czy tam nie było spalonego, nie było, uznana bramka, Diaby, trzecie trafienie w sezonie. Na prawym skrzydle wypuszczony dzisiaj i proszę bardzo, zdobywa bramkę. A Chlela jakoś nie może się wstrzelić, no ale on asystuje, on przecież fantastycznie leci. No, 3 do 1, świetny wynik, tutaj Mabena dosyć osłabiony, uwaga. Pięknie, 30. Kto to? Gdzie jesteś? Dubaj! Jak się cofnął do obrony, dobra zmiana. Mabena zejdzie na pewno. No to Kumalo może. Zobaczymy, jak sobie radzić jako ofensywny, chociaż. No, chyba nie. Dobra, ty jako środkowy pomocnik. No, Kessel po raz kolejny. No to dawaj, Bikoko. Ok. Słabo Dubaj właśnie dzisiaj na środku pomocy, ale zmieniliśmy go teraz na ofensywną pomoc. I Tuala, właśnie Tuala za Maszaka. No dobrze, kapitan zespołu ogólnie. Jak nie ma Boy Smitha. Trzy zmiany na ostatnie 14 minut. Dobra, lecimy. No, 13 minut sobie zagrają. Ocena będzie się liczyła. No i jest jakaś sytuacja, Hoffman na kozę, jak zwykle przedłużenie do nikogo. No i Kumalo, dobra, jedziemy, utrzymał się przy piłce, Dubaj. Dubaj, do końca, do środkowania, ależ ładnie mogło być. No ale właśnie na tą zbiórkę zabrakło tam Dubaja i niestety tracimy bramkę na 3 do 2. Maszishi.
ósme trafienie w sezonie, ale teraz nasza sytuacja. Machine. Nic nie wyszło z tego dośrodkowania. Jeszcze raz. Słabo. Ale Broadbent po raz kolejny się mija z piłką. Said. Ale. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Co tutaj kurwa agresywnie? No zażądaj więcej, panowie. 3-3, no nie może być. Ofensywa od razu. Dobra, może nawet szarża już w tym momencie. 89 minuta, no i... Oj, nie. Said Ndlovu, dobrze, dobrze. Utrzymaj się przy piłce, Bikoko. Machine, no po co tak? Bikoko, dobrze. Dubaj, jakaś piłka prosto padła. Tuala. Tuala! Jeszcze korner. No kurde, dobrze. Tego korneru nie będziemy grać. I koniec meczu. 3-3 z Kaizer Chiefs. Nie jestem zadowolony. Trudno. Trudno, panowie. I tak, co dzisiaj? Machine, 25 mecz w karierze ligowy, czy ogólnie chyba, nie wiem. Broadbent zadebiutował dzisiaj i strzelił pierwszą bramkę w debiucie ogólnie, w meczu ligowym. I Tuala również zadebiutował. 35-letni Thabon Thente. Najstarszy zawodnik. Lewy obrońca. Tragedia. No ale remisujemy to spotkanie. Tak więc dwa i tak mecze przewagi. Orlando Pirates zremisowali Sundowns. Chippa United również zremisowała, czyli dobra. Dobrze, jest spokojnie. Następne mecze, no to właśnie ze Swallows i Stooks. No ale powinniśmy to wygrać. No szkoda, szkoda. Jak tam właśnie statystyki? Koza 9 jest bramek w sezonie. Trzeci, tutaj KBD z Orlando Pirates, proszę bardzo, 10 bramek, tyle samo Mushekwi. Chlela, najwięcej asyst, 10, no właśnie o tym mówiłem, on tutaj asysty strzela. 3 razy zawodnik meczu Koza, no elegancko. Dobra, co tu jeszcze, Papić się zwolniony z Ajaxu Kapsztad, a jak tam? Finanse w porządku. No nie, nie odchodzę stąd. Tutaj jest grubo. Dobra, w takim razie kolejne 3 dni mecz ze Swallows. No i tutaj trzeba wygrać po raz kolejny, ale nie ma karnych, tak więc trzeba to będzie wyjaśnić w 90 minut. Myślę, że znowu jestem zadowolony tutaj ze składu na mecz ze Swallows. Myślę, że to będzie ogólnie ostatnie spotkanie. Zależy w ile się wyrobimy, tak więc takim składem ogólnie lecimy. Tuala na ofensywnej pomocy na środku. Masza Kachlela na skrzydłach, Smith z Dubajem, tak jak mówiłem właśnie. Nonianebi, Koko z Broadbentem, Adolf na prawej, Hoffman. Tutaj Diaby na zmianie, Kumalo jest. Ndlovu wypada. No Frank Kessel wypadł ze składu. Zobaczyłem właśnie, że na treningach się nie spisuje. Teraz zróbmy sobie z nim jeszcze ostrzeżenie. 1 listopada. Aha, nie, to było zebranie zespołu, dobra. Skrytykuj jakość treningu. O, tak byłoby wskazane, przepraszam, no i mam nadzieję. Okej, jestem gotów na to spotkanie. Na wyjeździe znowu ze Swallows, ale w lidze tym razem. Oni mają 11 miejsce, ale i tak awansowaliśmy do finału. Dobra, asystenta. Pociągnijmy to dalej, jasne, że tak. Dobra. No i ligówka. Tutaj już za remisik mamy drugie miejsce, 22 punkty, ale walczymy o 24 i w następnym również zwycięstwo i pierwsze miejsce. Dobra, Smith, Tuala. No, jestem ciekaw, jak Tuala na środku sobie poradzi. No nie, Koza, już poprzeczka, pierwsza sytuacja. Masza K, co to było? Ale... Jeszcze Chlela, on tutaj ma długie wyrzuty. Dubaj, pole karne. Dubaj, ależ to zmieścił. Dubaj bramka, 4 trafienie w sezonie. Trzeba zawodników trzymać, którzy strzelają przecież w składzie. Maszaka, on właśnie dawno nie strzelał. Kilka spotkań, a tutaj proszę bardzo, 11 trafienie, wraca na dobry tor Maszaka.
2 do 0 już, 24 punkty, 12 nasz bilans bramek. Tu Ala nie wygrał, ale jest Smith. Koza, Maszaka, dawaj. Ach, prosto w bara. No, 24 punkty, świetnie. Następny mecz gramy z Tux. Nie wiem, czy dzisiaj zobaczymy, w jakim tempie to spotkanie się skończy, ale chyba damy radę jeszcze. Broadbent, Adolf, aj nie celnie. Tutaj trzeba uważać teraz. Kumalo. No dawaj, podejdź do niego szybciej. Adolf, ale świetnie. I Tuala, dawaj tam na prawą stronę. Koza, dobrze, Chlela. Maszaka! Nie ma bramki, co ty gadasz? Dubaj, Smith. Traci piłkę i koniec. Ależ, no to była chyba stuprocentowa sytuacja. No szkoda, że nie wykorzystano, ale 2 do 0 jest spokojnie i cały czas ciśniemy. Jeszcze Chlela, dośrodkowanie, zbyt mocno, zbyt daleko zagrana. Dobrze, dobrze rozciągnął tutaj Smith. Koza, Chlela, siedzi, 3-0. No Chlela, dobrze, trzecie trafienie w sezonie i to Koza ci asystował. A tutaj jest rzut rożny i proszę bardzo, bramka po stałym fragmencie gry dla Swallows Tabiso Szongwe. Na 3 do 1, ale dobrze, 3-1, ok. Jestem bardzo zadowolony, jest fajne zwycięstwo na wyjeździe. Nie spierdolcie tego, panowie. Aleksander. Broadbent, pięknie. No, 27 minut odcinka mamy. Druga połowa się rozpoczęła. No, zobaczymy. Chlela. Dubaj. Smith. Nonjane. Smith. O ja! Kurwa mać! Tuala, co to było? No, takiej lepszej sytuacji chyba mieć nie będziesz. To powinna być bramka. I co? Mabena by strzelił pewnie, nie? Na bank. No ale dobra, jedziemy dalej. Chlela. Chlela, Koza! Pięknie! Jest bramka Kozy. Kolejne spotkanie i kolejna bramka. 17 trafienie w sezonie, ale w lidze to 10. Tak więc dobrze. No, bronimy się teraz. 4 do 1, 70 minuta. Tutaj powinno już wszystko grać i buczeć. Singing and dancing. Jak Anglicy mówią, Szongwe, poprzeczka. Dobrze. Ok, 78 minuta, może jakieś zmiany. No to Dubaj, zmęczony za niego Kumalo. Zako Zediabi. I Boy Smith. Chociaż najsłabiej Tuala właśnie. No to dawaj Mabenaza, chociaż no Tuala niech rozegra sobie całe spotkanie. Niech się ogra już, chociaż już jest ograny, ale będzie już taki dograny na stówkę, że będzie można normalnie korzystać z jego usług. Tuala! No, z rzutu wolnego było niebezpiecznie. No, to jest jego pierwszy mecz taki od początku do końca i jestem zadowolony. No, taka sytuacja niewykorzystana, ale nie jest źle. 10 minut zostało. No, bardzo dobra sytuacja. Wygrywamy świetnie. Tuala nie dochodzi do tej piłki. Ciągłe. Lewe skrzydło Aleksander. Broadbent, świetnie. Tuala, no, za wolny jakiś, nie wiem. Adolf, kurde, celnie trzeba. Minął się z piłką. Non Janet, świetnie. Hoffman. Smith też już 68%, ale da radę. To jeszcze 5 minut zostało do końca. Hoffman, dobrze. No, pół godziny zaraz minie. Ta druga połowa się coś przedłużyła. Dobrze, dobrze. No i do końca już tutaj powinniśmy bez, myślę, straty kolejnych bramek. Tak jest, 30 sekund do końca. Może jeszcze powalczymy o jakąś bramkę dla nas, ale uwaga, może być kontra.
Kcaba, Broadbent, Aleksander tym razem na prawym skrzydle. Dobra, koniec. Koniec. 4-1, bardzo ładne zwycięstwo. No w sumie tyle samo bramek im strzeliliśmy, a oni nam tylko jedną tym razem. No, solidne zwycięstwo, panowie, jestem zadowolony. I Maszaka grać meczu, proszę bardzo. Koza, bo zmieniony może. I tak, co tutaj? Dubaj, pierwszą bramkę ligową w barwach klubu. Diaby, 75. mecz w karierze. Proszę bardzo, nowy rekord meczów z rzędu bez porażki. 12 spotkań, mamy rekord. Pięknie, to może być dobry sezon. No i dobra, rozegramy sobie jeszcze ten ostatni mecz z Tux. No to zaraz się na nim widzimy. W taki sposób wygląda skład na dzisiejsze spotkanie. W sumie jedyne zmiany to Kessel za Broadbenta oraz Mabena za Tuala. A raczej za Tuale. Kumalo tutaj z dobrym ograniem, z fantastycznym ograniem. Dobra kondycja, też się rozwija. Damy mu szansę może dzisiaj wejść. No Mabena wraca do składu. Dobra, jedziemy, żeby tutaj też nie męczyć Was za bardzo długością odcinka. Dobra, zagrajmy tak jak w ostatnim meczu. 4-1 wygraliśmy. No i dzisiejsze zwycięstwo da nam pierwsze miejsce, czy inne zespoły? Nie, wszyscy też grają, ale możemy się zbliżyć. A może jeszcze Orlando Pirates straci tu punkty, grają z Kaizer Chiefs. No, a Tux miejsce 6, nawet wyżej niż tu Kaizer Chiefs jest. Maszaka, już jest pierwsza sytuacja. Koza, pięknie! 1-0, boom, 18 trafienie w sezonie. 27 punktów, no i tylko różnica bramek teraz nas dzieli, chociaż powinniśmy mieć pierwsze miejsce, ponieważ mamy mniej spotkań. A dopiero później powinna być brana pod uwagę. Niestety, niestety bramka na 1-1. Ajajaj. Kurde, co tam, cebulę kroją, czy co? Adolf, jest sytuacja. Wits wygrywa. Mabena! Jeszcze Maszaka. Co tutaj zrobi? Jest rzut rożny. Orlando Pirates wygrywa swoje spotkanie. Maszaka. Smith. O, ale to był strzał. Myślałem, że da radę coś ciekawego tutaj stworzyć, ale no... Nie dał chyba rady. Koniec pierwszej połowy, 1-1 tutaj Stux u siebie gramy, więc asertywnie powiem, że jestem głęboko rozczarowany. Ok, teraz to naprawimy, nie graliście tak źle. Dobrze, jeszcze raz, pięknie. No dawaj koza, strzel tutaj hat-tricka. Przydałoby się to wszystkim, tobie też na pewno. Nawet była informacja, że Koza jest jednym z faworytów do nagrody ogólnie Azji, najlepszy zawodnik azjatycki. No, niemałe wyróżnienie, prawda? Co tutaj się dzieje? No, strzelają tam sobie bramki. Sundowns wygrywa 2-0 już, więc my tutaj musimy. Kessel w akcji ofensywnej. Nieczęsto to widzimy. Smith, koza! Nie! Co ty gadasz? Jak? Gdzie ty patrzyłeś? Chlela. Jedziemy z następną akcją. Smith, koza. Maszaka. Świetnie. Tutaj z pierwszej piłki. Koza! Boom! Świetnie. Zrewanżował się. Zrekompensował swój poprzedni błąd. I pięknie. Ale dobra, 2-1. To już jest 76. minuta w sumie. Tak więc Boy Smith, myślę, zejdzie. Kumalo. Tak, 6,60, słabo chlela dzisiaj, no Mlongo kontuzjowany. To może Diaby na prawe skrzydło za chlele. Jeszcze Mabena słaby, no to Tuala zapraszamy. Tym razem Ty wejdziesz z ławki. Dobra, wierzymy w Wasze umiejętności. Zadowolony Diaby, może coś strzeli. I zadowolony Tuala. Kwadrans został i jeszcze zmian nie ma. Koza. Koza pole karne. Sam do końca koza. Jest hat-trick, proszę bardzo. No jakbym nie słuchał. Pięknie. W tym momencie zmiany. Koza z hat-trickiem.
No nie, nie. Jeszcze koza, ale musi być teraz 20 już bramek w sezonie. No jak tak 40 by jebnął. Wynik naprawdę nie do pobicia przez naprawdę bardzo długo. Przez kilka długich lat. 79 minuta, no utrzymujmy. Kessel jak walczy tutaj, jak wychodzi, no ale tutaj go brakło właśnie, chociaż jest Bikoko. Dobrze. Mogła być bramka, na szczęście nie jest. Jest Orlando Pirates, ależ tutaj uwaga, jest Hoffman, dobrze. Orlando Pirates i remisują 1-1 z Kaiser Chiefs. Doskonały wynik dla nas, więc wystarczy nam tylko remis w następnym meczu i odzyskujemy miejsce pierwsze po 13 kolejkach. Tuala, Kumalo, dobrze. Koza. No nie, nie, ale świetnie gramy tutaj, naprawdę szeroko. Dubaj. Diaby, jest koza, czwarta bramka, poprzeczka. Szkoda, że nie weszła ta czwarta bramka dla kozy. Kumalo też mogła wejść po główce, po rzucie rożnym. No i to już będzie koniec spotkania. 3-1, świetne zwycięstwo, tak jest. Orlando Pirates remisuje, no naprawdę fantastyczne wyniki dla nas. Jestem bardzo zadowolony z tego zwycięstwa. No i Koza z hat-trickiem, Maszaka dwie asysty, Boy Smith i asysta. Koza, 25. bramka w lidze, 25. bramka w barwach klubu. Nowy klubowy rekord, 13 bramek bez porażki. No i ciśniemy, ciśniemy dalej, ale to już w następnym odcinku, no troszkę się przedłużyło, niecałe 40 minut będzie. Ale no, opłacało się. Dobra, podsumujmy może, co tutaj się działo. Więc od początku, najpierw Swallows i aż po karnych, czekaliśmy do karnych, żeby awansować do finału, który już w następnym odcinku z Kaiser Chiefs, z którymi znowu zremisowaliśmy 3-3 w lidze. Następnie Swallows i 4-1, piękne zwycięstwo na wyjeździe, 3-1 Tux. Ładnie, ładnie tutaj się ciśnie, szybko. Już półfinał tutaj. Finał, znaczy finał na neutralnym stadionie z Kaiser Chiefs. Walka o 350 tysięcy, a w sumie o 1 000 000 funtów wygranych w pucharach. Świetnie, świetnie to wygląda, naprawdę. No, 13 spotkań bez porażki. W sumie tylko dwa mecze przegraliśmy. Pierwszy mecz w lidze Sundowns i półfinał rewanż, ale to i tak awansowaliśmy dalej, więc w sumie tylko brany pod uwagę jest to ta porażka, więc świetnie idzie, oby tak szło dalej. No i dobra, kończymy tak więc. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem w Pentagon Challenge. Trzymajcie się, siemano!